Wyobraźmy sobie świat z miłości i romantyzmu. Żadnych wierszy ani listów miłosnych. Nie ma Romea i Julii, nie ma Tristana i Izoldy, Orfeusza i Eurydyki. Miłość może zdarzyć się od pierwszego wejrzenia w tłumie. Może się podkradać albo rosnąć powoli jak pędy powoju, który nagle pewnego letniego dnia pokrywa się kwiatami. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę ze śliską, piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Tak kiedyś śpiewał kabaret starszych panów i tymi słowami kierowali się chyba uczestnicy i organizatorzy trzeciego konkursu piosenki obcojęzycznej, który odbył się 16 lutego w Zespole Szkół w Kleciach. O celach samego konkursu opowiada dyrektor szkoły Katarzyna Grygiel. Powiatowy konkurs piosenki obcojęzycznej zapoczątkowany został 3 lata temu w Zespole Szkół imienia Jana Pawła II w Brzostku przy współudziale starosty powiatu dębickiego. Konkurs organizują dwie panie, pani Marta Oprządek i pani Monika Sieracka-Łukowicz. Niezmiennie od w zasadzie samego początku konkurs cieszy się dużą popularnością zarówno wśród uczniów klas gimnazjalnych, jak i uczniów klas ponadgimnazjalnych. Tak też było w tym roku. W zasadzie po raz pierwszy w tym roku mamy tak wielu uczestników, z czego bardzo się cieszymy. Chciałam z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować naszym sponsorom, bez których niemożliwe byłoby przeprowadzenie tego konkursu. Dziękuję panu staroście powiatu dębickiego, panu Andrzejowi Regule. Dziękuję Towarzystwu Przyjaciół Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II w Brzostku. Dziękuję również firmie Rubicello, panu Markowi Przewoźnikowi oraz wszystkim sponsorom, którzy chcieli być anonimowi. Jeszcze raz wszystkim państwu dziękuję i zapraszam za rok, na czwarty już tym razem konkurs piosenki obcojęzycznej w Zespole Szkół imienia Jana Pawła II w Brzostku. W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyła Iga Misa z Miejskiego Gimnazjum nr 1 imienia Adama Mickiewicza w Dębicy, a drugie i trzecie miejsce zajęły nasze krajanki z gimnazjum w Brzostku, odpowiednio Gabriela Płaziak i Gabriela Czekaj. W kategorii solistów najlepsza okazała się Natalia Ligęska z Zespołu Szkół nr 2 w Dębicy, na drugim miejscu plasowała się Ilona Babic z Dębickiego Jagieły, a ostatnie, trzecie miejsce na podium zajął jedyny w tym gronie chłopak, Kacper Ciszek. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych najlepszy okazał się Zespół Szkół Ekonomicznych z Dębicy w składzie Gabriela Noga i Kinga Kochan. W jury konkursu zasiedli natomiast Marta Król, Leopold Wójcik, Paweł Wiejowski, Artur Potrzeba, Elżbieta Wójcik oraz ksiądz Piotr Filipek. Nagrodę dla najlepszych wręczyli dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dębicy Anna Wilczyńska, zastępca burmistrza miasta Brzostek Adam Koszcząb oraz dyrektor zespołu szkół Katarzyna Grygiel. A jakie wnioski nasuwają się po trzecim powiatowym konkursie piosenki anglojęzycznej w Zespole Szkół w Kleciach? Na pewno, że nasza gmina jest gościnna i zwycięża i przedstawiciele szkół przyjezdnych. No i że imię Gabriela jest przeznaczone głównie dla dziewczyn uzdolnionych muzycznie. A tak na poważnie, wszystkim laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy i widzimy się już za rok.